Cześć, witam was bardzo serdecznie w kolejnym materiale wideo na moim kanale i dzisiaj pogadamy sobie na temat Forzy Horizon 4. Będzie tutaj sporo informacji, sporo ciekawostek, tak więc zostawcie dla mnie łapkę w górę pod tym filmem, aby ten materiał się rozszedł po całym internecie i każdy wiedział wszystko co trzeba na temat Forzy Horizon 4. Pobiliśmy rekord osób na moim livestreamie, kiedy zapowiadano Forzy Horizon, było was ponad 6000, więc wiem, że macie moc i zostawicie tutaj jak najwięcej łapek w górę, za co wam już z tego miejsca dziękuję. No i przechodzimy, słuchajcie, do konkretów. Pewnie jak już większość z was wie, Forza Horizon 4 nie zabierze nas do Japonii, tak jak wszyscy robili sobie w związku z tym dosyć duże nadzieje, w tym i ja. Na twórcy mają pomysł na to, żeby tym razem zabrać nas na Wyspy Brytyjskie i będziemy już mogli sobie to wszystko sami sprawdzić na własnej skórze 2 października, jeśli kupimy edycję podstawową gry, lub 28 września, jeśli zakupimy edycję Ultimate. No właśnie, jeśli chodzi o tę edycję gry, zawsze było wokół tego wiele pytań, wiele niedomówień, a wiele też kontrowersji wokół tego się pojawiało, więc pozwólcie, że wytłumaczę wam, jakie edycje gry będą, ile będą kosztowały mniej więcej oraz co będą posiadały. Pierwsza edycja to edycja zwykła, która będzie kosztowała około 250 zł i będzie posiadała edycję podstawową gry oraz dodatek Formula Drift Pack. Kolejna edycja to edycja Deluxe, która będzie kosztowała już 330 zł i oprócz tego, co zawiera edycja zwykła, dodatkowo będziemy mieli przepustkę samochodową. I ta przepustka samochodowa umożliwi nam dostanie 42 dodatkowych samochodów, które będą wydawane co tydzień po 2 sztuki przez 21 tygodni od 2 października. Pamiętajcie jednak, że te 42 auta, które się pojawią, to nie muszą być wszystkie auta, które przez twórców będą wydawane. Jeśli po tym okresie pojawią się nowe paczki z autami, to wy już ich nie będziecie posiadali, tak? Bo tylko przepustka samochodowa daje 42 auta wydawane co tydzień po 2 przez 21 tygodni. Miejcie tego świadomość. Dodatkowo też pojawia się edycja trzecia, najdroższa, ona będzie kosztowała 360 zł i chyba jest najbardziej opłacalna, bo w przeciwieństwie do tej edycji Ultimate, która pojawiła się w Forzie Horizon 3, ta zaoferuje nam nieco więcej, bo zwróćcie uwagę, że edycja Ultimate posiada wszystko, co posiadała edycja zwykła, edycja Deluxe, a dodatkowo jeszcze 10 aut dnia premiery, taką jakby usługę VIP, która daje nam 3 samochody, koronę VIP, przedmioty ozdobne dla VIP-ów, emotki, klakson, darmowy dom dla gracza, podwójne kredyty za wyścigi i cotygodniowe dodatkowe super losowania. Oprócz tego, w przeciwieństwie do edycji Ultimate w Forzie Horizon 3, dostaniemy jeszcze dwa rozszerzenia duże, dwa duże DLC. Pierwszy ma się pojawić w grudniu, natomiast drugi ma się pojawić w pierwszej połowie 2019 roku. Tak więc mają się pojawić jakieś dwa rozszerzenia z datą premiery, mniej więcej już ustaloną, tak więc jeśli kupicie sobie edycję Ultimate za 360 zł, to wszystko, co o czym wam mówiłem, dostaniecie. Natomiast, znowu mówię, jeśli pojawi się trzecie jakieś duże rozszerzenie, to one już w skład tego pakietu nie będzie wchodziło, bo tutaj wyraźnie mamy informację, dostajemy 10 aut, usługę VIP, 2 DLC duże, czyli jakieś rozszerzenia, oraz pakiet Formula Drift oraz przepustkę samochodową. Jako że też bardzo często pojawia się wiele pytań, gdzie kupić Forza Horizon w wersji PC-towej, bo w sklepach na półkach jej nie ma, tak samo zakładam, że jak z trójką, z czwórką będzie podobnie, a więc nie będzie można jej kupić ani na Steamie, ani w sklepie stacjonarnym, będzie ona wyłącznie dostępna cyfrowo, a tak więc kupicie ją albo na Xbox.com, albo w sklepie Microsoft. Bez względu jaką edycję wybierzecie, czy na Xboxa, czy na PC-ta w wersji cyfrowej, ona jest wydawana w ramach takiej usługi Xbox Play Anywhere, tak więc za tym idzie, kupujecie jedną grę, ona działa na Xboxie i na PC-cie, save'y działają też na zmianę i jeszcze dodatkowo gracze PC-towi mogą bez problemu też grać z tymi właśnie z Xboxa, tak więc po prostu w tych dwóch miejscach będziecie sobie mogli ją zakupić, nie szukajcie jej na Steamie, nie szukajcie jej w sklepach, bo zakładam, że będzie podobnie, Microsoft ma swój sklep, nie chce wydawać gier na Steamie, bo na to trzeba płacić dodatkowe prowizje, tak więc tylko na Xbox.com oraz na sklepie Microsoftu będzie sobie tą edycję można kupić.
kupić. Dodatkowo, żeby tego było mało, na Xboxie jest coś takiego jak Xbox Game Pass. Jest to taka usługa abonamentowa, której ramach będzie można ograć Forza Horizon 4 w pełnej wersji za darmo. Oczywiście jeśli macie wykupiony abonament Xbox Game Pass. On kosztuje 40 zł na miesiąc, pierwszy miesiąc jest chyba za złotówkę w ciągłej promocji, tak więc jeśli nie będziecie pewni, czy gra wam zadziała na PC-cie, jeśli nie będziecie pewni, czy wam się ta gra spodoba, czy po prostu jesteście graczami, którzy kupują grę, przechodzą w tydzień i odkładają na półkę, to właśnie w ramach Xbox Game Pass będzie można tą Forza Horizon w pełnej wersji, tutaj w edycji oczywiście podstawowej, zagrać, więc warto tym tematem się zainteresować. Myślę, że jest to fajna usługa, dzięki której tanim kosztem będzie sobie można w Forza Horizon 4 pograć. No to tyle w ramach wstępu, przejdźmy do jakichś konkrecików, może tym razem rzeczy techniczne. W przypadku Xbox One X będzie można pograć Forza Horizon w 60 klatkach lub w 4K, co mnie niesamowicie cieszy, bo Xbox One X naprawdę jest świetną konsolą. Jeśli zastanawiacie się nad jakąś konsolą od Microsoftu, to zdecydowanie polecam wam Xa, bo jest to konsola, która w przeciwieństwie do Xbox One S czy zwykłego FATA naprawdę pokazuje pazur i to pokazuje, że 60 klatek czy 4K nie jest dla niej problemem. Oczywiście na Xboxie One w wersji FAT, Xboxie One S będzie można pograć pewnie Full HD w 30 klatkach, jak to było do tej pory. Natomiast mówię, Xbox One X 60 klatek w Full HD lub 4K w 30. Jeśli chodzi o ilość aut, to tym razem 450 pojawi się aut do naszej dyspozycji, co mnie bardzo cieszy, bo jest to o 100 więcej niż było w poprzedniej części i wiele osób pytało, czy będzie Volkswagen, bo gdzieś tam się pojawił Garbus, czy będzie Toyota, jak to z tą Toyotą jest, czy będzie można jeszcze pograć jakimiś autami ze stajni Toyoty w jakichkolwiek innych grach. Powiem wam tak, jeśli chodzi o ten trailer, to tam nie był dokładnie Garbus, to była wersja przerobiona, więc nie napalajmy się, że Volkswageny będą. Natomiast można sobie małą nadzieję robić, bo w Forcie Motorsport 7 kilka Volkswagenów było. A jeśli mamy o 100 aut więcej, to coś nowego się musi pojawić i mam cichą nadzieję, że Volkswageny się pojawią. Jest to fajna marka i brakowało tego w Forcie Horizon 3, tak więc liczę na to po cichu. Natomiast jeśli chodzi o Toyoty, ja bym sobie większej nadziei nie robił, bo z tego co się orientuję, aktualna licencja na Toyoty jest w rękach Gran Turismo, czyli konkurencji. Wiadomo, te firmy sobą konkurują, kupując licencje. Na przykład Forza ma od jakiegoś czasu auta ze stajni Porsche, natomiast Gran Turismo wykupiło licencję na Toyotę. No i teraz pewnie pojawi się kilka komentarzy, że Toyota przecież w trailerze była. Było nawet logo Toyoty, więc pewnie Toyoty się pojawią. Powiem wam, że ten model Toyoty dokładnie pojawił się w Forcie Motorsport 7 i chyba jako jedyny. Tych Volkswagenów było znacznie więcej, jeśli chodzi o markę. Tak więc zakładam, że akurat ten konkretny model ukaże się bezproblemowo w Forcie Motorsport czy innych grach, bo nie jest przywłaszczony do jakiejś konkretnej jednej marki, która posiada licencję. Jedyna moim zdaniem, jaka jest nadzieja na to, że pojawi się Supra i inne Toyoty, to jakby współpraca między markami. Tak było kiedyś między EA i Microsoftem, gdzie właśnie sobie wymienili. Wtedy EA miało wyłączność na Porsche i dostało właśnie, Microsoft dostał Porsche, a Microsoft dał jakieś inne auta do Need for Speeda. Było coś takiego. Natomiast tak jak współpraca między EA a Microsoftem jest jak najbardziej możliwa, niestety PlayStation bardzo nie lubi się dzielić swoimi licencjami, swoimi grami i oddawać ich nawet w ramach takiej wzajemnej współpracy. Tak więc tutaj może być ciężko. Na temat Toyota bym sobie nie robił nadziei, na temat Volkswageny są moim zdaniem jak najbardziej możliwe do tutaj ogrania i chciałbym je zobaczyć, chciałbym też zobaczyć m.in. Audi RS6, którego brakowało w Forza Horizon 3. Miejmy nadzieję, że te 100 dodatkowych aut to będzie coś, czym naprawdę będziemy się cieszyli i czym będziemy śmigali. Dajcie też koniecznie znać w komentarzach, jakie chcielibyście auta zobaczyć, których brakowało. Wpiszcie komentarze, poczytam sobie je i jestem ciekaw, co ciekawego tam chcielibyście zobaczyć. No i najlepsze oczywiście zostawiłem sobie na sam koniec, żeby tutaj było o czym się rozgadać. Muszę wam powiedzieć, że mimo, że nie ma tej Japonii, klimat Wielkiej Brytanii bardzo, ale to bardzo mi się podoba. Ja przed streamem jeszcze mówiłem, że mam nadzieję, że twórcy nie pójdą jakąś ogromną mapę, jak robią to twórcy The Crew, bo tam większość tego terenu to jest po prostu uboga zawartość. I pójdą w większą szczegółowość i właśnie to moje tutaj, te moje nadzieje się okazały prawdą, twórcy poszli
w taką samą mapę, jeśli chodzi o wielkość, ale większą szczegółowość samego terenu. I co ciekawe i co najważniejsze, zmiany pory roku. Będziemy mieli zarówno lato, jesień, zimę, jak i wiosnę. Z tego co udało mi się wyczytać, te pory roku będą zmieniały się co tydzień, tak więc w ciągu miesiąca będziemy mieli cały rok kalendarzowy, dzięki czemu mapka mi się tak szybko nam się nie znudzi. Będzie ona znacznie inna w każdą porę roku. No nie oszukujmy się, zimą ta mapa zupełnie inaczej będzie wyglądała jak chociażby latem, gdzie będziemy mieli większą kontrolę nad autem. Natomiast jesienią czy wiosną będzie więcej opadów, będzie te auto troszeczkę też, myślę, się inaczej zachowywało, więc te zmiany pół roku bardzo mnie ciekawią. Aż do 72 graczy będzie mogło znajdować się jednocześnie na mapie, więc to jest naprawdę ogromna ilość graczy. Będzie można robić cuda na tej mapie, spotykać się naprawdę z dosyć dużą grupą osób. Natomiast w samych wyścigach będzie to już do 12 graczy, jak to było wcześniej, ale tak samo tak jak było wcześniej, będzie sobie można w kooperacji na singlu pograć z innymi osobami. Jak już wspominałem o tych osobach, które uwielbiają drift w Forzie Horizon, to też na pewno będą coś dla siebie mieli, bo nawet w podstawowej edycji dostaniemy pakiet aut pod drift. Z tego co wiem, będą specjalne zawieszenia do budowania driftowozów, być może nawet będzie można zwiększyć sobie kąt skrętu naszego pojazdu. Byłoby to naprawdę coś bardzo miłego. Oprócz tego, że mamy te pory roku zmienione, będą te specjalne zawieszenia pod driftowozy, pojawią się też mieszkania. Ja to dostrzegłem już w trailerze, a takie pierwsze skojarzenie, jak to widziałem, miałem z Test Drive Unlimited, mega seria, i widać, że twórcy troszeczkę w tym kierunku idą. Te domy będziemy sobie mogli kupować od jakiejś, powiedzmy, shop, po jakieś większe domki, aż po nawet zamek jakiś duży. Będziemy w ramach posiadania tej posiadłości mogli zaparkować sobie samochód na parkingu, wejść do domu, to będzie w takim stylu w Forzie, jest coś takiego jak Forza Vista, taki tryb, że można tam sobie kamerę obracać, chodzić swobodnie i tak dalej. Tak będzie ponoć w tych domach, które będzie sobie można kupić. Oprócz tego, że będziemy mieli posiadłości, pojawiają się też jakieś nowe dodatkowe biznesy, które będziemy mogli tutaj sobie wykonywać. Między innymi będziemy mogli zostać kaskaderem. Z tego co słyszałem, też będzie jakaś firma taksówkarska, która będzie działała pewnie na zasadzie takiego Ubera, że dzwoni ktoś do nas, umawia się z nami i z punktu A do punktu B trzeba tą osobę będzie zawieźć. Zarobimy sobie dzięki temu jakieś dodatkowe pieniążki, więc jest to naprawdę bardzo fajna opcja. Powiem wam jeszcze na sam koniec, że te wszystkie pomysły, jakie twórcy nam zaprezentowali, bardzo mi się podobają i pokładam spore nadzieje w Forzie Horizon 4. Natomiast jednego się obawiam. Obawiam się tego, jak będzie wyglądała kariera w Forzie Horizon 4. No bo jeśli obserwowaliście dokładnie trailer, gameplay jakieś, to widzieliście, że bardzo dużo z takich zawodów specjalnych. Mieliśmy ukazane ściganie się z poduszkowcem, mieliśmy ukazane ściganie się z motocyklistami, a są to niemalże identyczne pod względem samego wykonania, tak, zawody jak w Forzie Horizon 3. Natomiast przez sekundę była też widoczna na ręce naszego bohatera opaska jak w Forzie Horizon 1. I mam szczerze taką nadzieję, że będzie to połączenie takiej kariery z Forzą Horizon 1, gdzie była ta kariera wtedy najlepsza, z Forzą Horizon 3, gdzie było sporo show, ale mało takiej zawartości, której byśmy oczekiwali. Tak więc mam nadzieję, że to będzie fajne połączenie. Wiele też osób zastanawiało się, że skoro były motocykle, to czy one się pojawią w grze. Twórcy potwierdzili, że to są tylko zawody specjalne, że nie będzie samych motocykli w podstawowej edycji gry. Natomiast nie wykluczają, że w przyszłości motocykle w Forzie Horizon mogą się pojawić. Tak więc to też tak w ramach tutaj wyjaśnień, bo mi się to teraz przypomniało. Tak jak mówię, jaram się niesamowicie Forza Horizon 4. Na pewno zrobię dla was serię z tej gry. Będę też sporo na streamach grał w Forza Horizon 4, tak samo jak było to z trójką, gdzie praktycznie na streamach ogrywałem Forzy znacznie więcej niż na odcinkach. Natomiast mówię, mam nadzieję, że ta kariera w Forza Horizon 4 będzie na poziomie jedynki albo i nawet lepiej, bo w dwójce i trójce no nie robiło takiegoś wrażenia i każdy potem zadowalał się tą Forzą, robiąc sobie samemu jakieś zawody driftu, robiąc sobie jakieś challenge różne w grze.
czy ścigając się z innymi graczami online, bo ta kariera nie dość, że szybko minęła, no to była taka, wiecie, zrobiona na szybko, napisana na kolanie, tak więc mam nadzieję, że ta opaska, która została ukazana na ręce naszego bohatera, nie jest przypadkowa i będzie to jakieś nawiązanie w formie takiego chociażby easter eggu, że powracamy karierowo do właśnie Forza Horizon 1. Zapomniałbym też jeszcze o tym, że naszą postać będzie można przebierać, ale to taki zbędny bajer. No i to tyle chyba. Dajcie znać, co o tym sądzicie, jak wam się podoba. Jeśli macie jakieś pytania, wątpliwości, piszcie śmiało. Ja będę starał się na wasze komentarze odpisywać, pomagać wam, jeśli będziecie mieć jakieś problemy ze zrozumieniem czegoś związanego z Forza Horizon. Śledzę na bieżąco wszystkie informacje, więc będę mógł wam, myślę, troszeczkę pomóc. A na teraz to by było tyle. Trzymajcie się. Do usłyszenia w Forza Horizon 4 na moim kanale. Cześć!